idzie? Dobrze, tylko musi pan głośno mówić, bo ja troszkę głucha jestem. Dobry wieczór. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jesteśmy na kongresie obywatelskich ruchów demokratycznych z okazji 25-lecia utworzenia uchwalenia konstytucji. Dojrzałem panią profesor, z duszą na ramieniu podszedłem, ale pani profesor zgodziła się 5 minut z nami porozmawiać i w związku z tym zupełnie nieprzygotowanie, ale chciałbym spytać jak najkrócej to, co nas wszystkich obywateli męczy, nęka. Jak wygląda według prawnika doświadczonego, profesora prawa, stan prawa w Polsce, tak najogólniej? Najogólniej problem polega na tym, że my mamy trochę schizofreniczną sytuację. My mamy co innego w prawie i w deklaracjach na poziomie konstytucyjnym. Mamy co innego w ustawach, które powinny rozwijać ten stan konstytucyjny. Więc już tam, gdzie powinna być spójność, mamy rozdźwięk i mamy co najgorsze. Dlatego, że prawo to wbrew pozorom, co ludzie sądzą, nie składa się tylko z tekstu, ale składa się również ze standardu, czyli z tego, jak prawo dzieje się, zachodzi w społeczeństwie. Jak do prawa w tym sensie to wchodzi również wykonywanie umów, zachowanie urzędów, zachowanie policji. I otóż ten rozdźwięk, o którym mówię, dotyczy również prawa pisanego i prawa, które jest stosowane. I teraz na czym polega ów rozdźwięk? Otóż na tym, że po pierwsze, my nie jesteśmy państwem bezprawia, ja bym tego nie powiedziała, ale my nie jesteśmy również państwem prawa, ponieważ my tylko państwem prawa bywamy. Dlatego, że niektóre część ustawodawstwa jest zgodna z konstytucją, a część nie. Część praktyk jest zgodna z konstytucją, a część nie. I co więcej, każdy może zapytać, no dobrze, to które są zgodne? No dobrze, to trzeba wziąć pojedynczo i oglądać teraz. I jaki ma się skutek? Że wobec tego ta nierówność praktyk i nierówność ustaw powoduje trudną dyskryminację określonych grup i kręgów. I ja powiem najprostszy przykład, banalny. My mamy sytuację taką, na granicy wschodniej, w której od strony południowej my mamy przyjęcie uchodźców, no uciekają przed wojną, zrozumiałe, ze wszystkimi konsekwencjami. I mamy kilkaset kilometrów dalej na północ sytuację, w której ludzie, jeżeli dają szklankę herbaty albo wychodzą do lasu z kocem termicznym, nawet go chcą gdzieś zostawić, to są oskarżani, uwaga, o pomaganie w nielegalnym przekraczaniu granicy, mają sprawy wykroczeniowe, mają nakładane mandaty, są ścigani. Otóż mamy, to jest klasyczny wypadek, w którym system prawa, dlatego że na północy mamy sytuację tego zakazu pobytu osób, które nie mieszkają, ten zakaz jest, przepraszam, sorry, ale niekonstytucyjny. No obowiązuje, no bo tak jest, niezaskarżony, obowiązuje, niekonstytucyjny. I mamy na południu podobną sytuację. W Syrii też była wojna. W Afganistanie też była wojna. I to są ludzie, którzy uchodzą przed tą wojną. I my mamy nierówne traktowanie takich ludzi w takiej samej sytuacji. No więc to jest, ale nie chcą państwo cudzoziemców, proszę bardzo, no to ja dam wobec tego przykład z naszej praktyki. Jeżeli jedne demonstracje są pieczołowicie ochraniane przez policję, żeby nie zakłócać, żeby nie przeszkadzać, ludzie, którzy protestują przeciwko tym demonstracjom, są siłowo, no ja bym powiedziała, no nie tylko, żeby też byli wynoszeni, ale czasami po drodze upuszczani. I mamy demonstracje, które się odbywają, których nie można zrobić, które są albo rozpędzane, i to czasami dosyć brutalnie, albo do których nie może dojść, dlatego że ci, którzy na to się udają, są, jakby to powiedzieć, bardzo dokładnie, na przykład ich samochody są sprawdzane. To jest typowy przykład nierównego traktowania tego samego, co powinno być traktowane jednakowo. Ja nie chcę powiedzieć, żeby wszystkie demonstracje były przywitane przez władze porządkowe radosnym entuzjazmem, ale niech przynajmniej ten standard zachowania będzie jednakowy. Albo bardzo życzliwy, albo bardzo surowy, a najlepiej proporcjonalny. I to jest problem, z którym my się borykamy. Co więcej, intuicyjnie przyjmujemy w takich wypadkach, człowiek budzi się sprzeciw. Dlatego, dlaczego tak?
czy to mnie dotyczy. Dlaczego, dlaczego wobec mnie stosuje się coś, czego się nie stosuje wobec kogoś innego. Zresztą tego rodzaju technika sprawowania władzy jest znana. I znana jest właśnie państwom policyjnym, w którym o tym, czy jak będzie, jaki będzie standard zachowania, decyduje ten, kto wydaje decyzję średniego szczebla, na przykład o zastosowaniu sił porządkowych w danej sytuacji. To nie jest tak, że na czubku władzy ktoś coś wymyślił. Tam decyzja zapada na średnim szczeblu. Jednym tak, drugim inaczej. Bo władza polityczna ma takie oczekiwania względem innych. I to wszystko przeszkadza w przyzwoitemu stosowaniu konstytucji tak, jak być powinno. Ja nie chcę powiedzieć przez to, że my jesteśmy tylko takim wyjątkiem. Wszędzie na świecie, w bardzo demokratycznych państwach, też dochodzi do ekscesu, bywają skorumpowani politycy, funkcjonariusze, bywają sadystyczni policjanci, jeszcze jak. Tylko problem polega na tym, żeby każdy taki wypadek starać się złapać i opanować. Natomiast jeżeli jest tak, że jednym jest tak, a drugim inaczej, to nie jest państwo. No i to byłoby na tyle. Bardzo dziękuję. Pani profesor, jeszcze jedno pytanie. Czy media wspomagają wymiar sprawiedliwości? Mogą wspomagać? To już pan lepiej powiedział. Mogą, tylko pytanie, czy rzeczywiście... Wie pan, z tym wspomaganiem to jest problem, dlatego że inne są zadania wymiaru sprawiedliwości, inne zadania są mediów. Zadaniem mediów jest przede wszystkim pośredniczenie przy kontaktach, w dyskursie, umożliwianie krążenia informacji. Więc jeżeli pan chce sformułować pytanie tak, czy media sprzyjają szerzeniu prawidłowych informacji o wymiarze sprawiedliwości, to ja powiem, a to zależy. Czasem tak, czasem nie. Jeżeli weźmiemy na przykład, też media szerzyły, była taka kampania chyba billboardowa i chyba część mediów, zwłaszcza rządowych, wspierających rządową politykę państwa niechętnego wymiarowi sprawiedliwości, samodzielności wymiaru sprawiedliwości, bardzo nagłaśniały różnego rodzaju, oczywiście istniejące, ale uchybienia, eksponowały czarną stronę wymiaru sprawiedliwości. No to nie sprzyja oczywiście gruntowaniu zaufania. Ale ja powiem inaczej. Z kolei media życzliwe na przykład w opozycji też różnie z tym wymiarem sprawiedliwości sobie pogrywają. Dlatego, że wcale nie idzie o to, żeby przekazywać obraz przesłodzony, różowy, tylko żeby starać się być obiektywnym. W związku z tym, ja mam, jeżeli akurat mnie pan zapyta, jaki mam przekaz dla mediów, które chcą się zajmować czy wymiarem sprawiedliwości, czy spełniać dobrze swoją rolę, to ja powiem tak, maksymalne zachowanie obiektywizmu i proporcjonalności. To jest, i wtedy ma pan odpowiedź na to pytanie, które pan zadał. Panie profesor, umówiliśmy się na parę minut, dlatego nie chcę pani profesor męczyć więcej. Dobrze. Naszym gościem była pani profesor Ewa Łętowska. Dziękuję bardzo. Były rzecznik praw obywatelskich, prawnik zasłużony, uczących całe rzesze prawników. No wie pan, sądząc po wynikach, to ja ich tak za dobrze nie nauczyłam, ale rzeczywiście bardzo długo jestem w zawodzie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, sala się powoli zapełnia. Coraz więcej osób. Organizator Robert Hojda, widzę, ostatnie szczegóły uzgadnia. Jesteśmy w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w sali marmurowej. Chciała pani zostać tutaj, bo to... Można? Niech pani zostanie, to my się... Tylko jeśli pani by nie zrobiła problemy, to o jedno miejsce, bo ja wolałbym z brzegu, dobrze? Bo z brzegu mnie tylko... Okay. O, bardzo dziękuję. Najważniejsze dla widzów, Andrzej, tak? Byś ze skoku porobił te pozostałe sale, wiesz? Bo tu będzie cały czas... Powiedz mi, która sala gdzie? To się no to gdzieś dziewczyny mają jakieś... Dobra. Wszystkie o 11 się zaczynają? Jeden. Właśnie nie wiem. Dobra, ja zaraz. Proszę śmiało powiedzieć do mikrofonu.
Ja przepraszam, tam było moje miejsce. A, bo to jest okej. Okay. Naturalnie. Ja... Ja pomyliłem tam, ale jesteśmy tu razem, ok. Krzysiu, ja mam do ciebie pytanie. Jesteś człowiekiem z sali, jednym z nas. Dlaczego dzisiaj tutaj jesteś? Bo lata temu cały Wiktor Oświatyński, mój przyjaciel, powiedział, że są takie miejsca, takie chwile, kiedy trzeba być. I dzisiaj takim miejscem i taką chwilą jest ta sala. Nie można stać z boku, wtedy dzieje się taki bardak, jaki dzieje się. Może trzeba tam gdzieś na pewno. Rozmawiałem o tym z panią profesor. Ja mam 71 lat. Obawiam się, że nie dożyję tego, aż ten cały bajzel się posprząta. Ale coś trzeba robić. Nie można stać z boku, bo to jest nieprzyzwoite. To, co powiedział profesor Turski, nie bądź obojętny. Dokładnie. 11 przykazał. Nie bądź obojętny. Ja nie chcę być obojętny. Ja mam cudownego wnuka i chciałbym, żeby on żył w trochę innym świecie. Mówię, ja już nie zdążę. Pani profesor powiedziała, że ona też obawia się, że nie zdąży. To ja dołączam do waszej. No właśnie. Ale coś trzeba robić. Trzeba robić, tak. Tam jest taka sentencja Henia Wójca. Myślę, że powinien się sfilmować. Teraz to zrobię. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dzięki. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję sobie, że ciebie poznałem. I życzę miłych wobec. Do zobaczenia w lepszych czasach. W lepszych czasach. Bardzo dziękuję. Mamy tu sentencję Henryka Wójca. Nigdy nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu. Nawet jak czuję się bezradny czy bezsilny, to nigdy nie usprawiedliwia tego, żebym nic nie zrobił. Henryk Wójec. Trwają próby mikrofonów. Też jest między nami tutaj pułkownik Mazguła w dzisiejszych czasach. Człowiek, który może coś powiedzieć. Adamie? Zapewne Adam będzie chciał uścisnąć dłoń pani profesor lub pewnie zamienić parę słów. Czy może w międzyczasie powiesz coś o sytuacji ze strony, powiedzmy, wojskowej, wojskowego oficera. Jak tą sytuację jesteś w stanie... Ale jako chodzi ci o wojnę? Czy może inaczej, jak o wojnę, ale jako obywatel, który jest żołnierzem w stanie spoczynku. Powiedzenie paru słów na temat tego, co dzieje się na Ukrainie i tego, co nam grozi, no jest bez sensu, dlatego że jest to tak potężna tragedia, która niesie za sobą tak wiele niewiadomych, że i to niewiadomych, tragicznych niewiadomych, żeby było wszystko jasne, że trudno jest ocenić w paru zdaniach, zamknąć jak gdyby ten temat. To jest niewyobrażalna tragedia. Ja przeżyłem takie rzeczy. Byłem między ludźmi, którzy walczą. Widziałem rozerwane ciała ludzkie, pourywane nogi, krew spływającą tak dużym potokiem, że po prostu do ścieku, że na mnie to robi potężne wrażenie i kompletnie nie rozumiem wszystkich tych, którzy dzisiaj dzielą w jakikolwiek sposób ludzi. A my mamy przecież w Polsce takich ludzi, którzy dzielą Polaków na sorty i różnego rodzaju, prawda, wegetarianów i tak dalej. Polaków, nie Polaków, wierzących, niewierzących. Każdy, kto tak robi, przyczynia się do kolejnej, może do tej i kolejnej wojny między narodami. Bardzo Adamie dziękuję. Wiem, że tu pani profesor chciałeś podejść, także ja bardzo dziękuję za te kilka słów i będziemy się jeszcze widzieć. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
zbliżam się nieuchronnie do Magdy, naszej przyjaciółki. Magdo, jesteśmy dzisiaj tu w słusznej sprawie, ale ja chciałbym Ciebie spytać o tą słynną sprawę sporu, właśnie nie sporu, sporu sądowego, ale który się zaczął uderzeniem Ciebie przez przeciwniczkę polityczną. Byłaś uprzejma powiedzieć, że nie czujesz do niej jakiejś takiej ludzkiej po prostu niechęci, wręcz użyłaś słowa, że jej współczujesz, tak? No, współczucie na pewno, dlatego że jak... zaraz po tym wydarzeniu sprawa została złożona do sądu, dosłownie kilka dni potem, był pozew złożony cywilny. Sprawa się ciągnęła 3 lata i 7 miesięcy. Z jej punktu widzenia było to dosyć męczące, bo to było 17 terminów. Wprawdzie odbyło się tylko 9, ale generalnie 17 wezwań do sądu. Ona musiała za każdym razem przyjeżdżać z Wrocławia i ja widziałam, że ona jest umęczona tym, całą sytuacją, hejtem, który też się na nią, bo nie tylko na mnie się wylał, ale również na nią, bo obie tak naprawdę ze strony swoich przeciwników dostałyśmy jakąś tam dozę hejtu. Ja w trakcie, zaraz po wydarzeniu, jeszcze kiedy to było głośne, gdzieś tam przeczytałam jakiś stary wywiad z nią, gdzie ona się wypowiadała na temat swoich priorytetów, zainteresowań, czyli tego, że co jest dla niej ważne, wymieniała między innymi swoich przodków, pamiątki, tradycje, tego typu rzeczy. To wszystko jest mi bardzo bliskie, w związku z tym ona, ja poczułam, że jesteśmy podobne, tylko jesteśmy po dwóch stronach. Ale jeden głupi gest potrafi wywołać taką sytuację. Tak, tak. Ta sprawa nie była przyjemna, dlatego że ona miała bardzo niefajnego adwokata. I to on w zasadzie się wykazywał arogancją i taką butą, a nie ona w czasie rozprawy sądowej. Obrona, jaką przyjęli, to było zaatakowanie mnie. Czyli, że wina była po mojej stronie i to ja weszłam na jej rękę, żeby ta ręka mnie uderzyła. Grali bardzo mocno emocjami, że tam byli weterani, ona widziała łzy tych weteranów, którym zostało zaburzone ich święto. Już pomijam, że to było 1 września, więc trudno mówić o święcie. To mogły być obchody rocznicy wybuchu, ale na pewno nie święto. Natomiast uderzali w nutę taką, że... Uderzali w taką nutę, że zaburzyłam święto weteranów, dla których być może to było ostatnie święto i tej burzy bezsilności, że ktoś zakłócał. No, trudno nazwać okrzyk konstytucja zakłócaniem. Okrzyk konstytucja, który wybrzmiał tylko w momencie, kiedy zaanonsowano wystąpienie Dudy i jego pierwsze słowa wystąpienia. Natomiast po tych 3 latach okazało się jeszcze, że sąd zmienia sędziego i tak naprawdę sprawa powinna się zacząć czytać od początku. To znaczy oczywiście to jest w kwestii sądu, czy zaczyna całą rozprawę od początku, czy się zapozna z aktami i będzie kontynuował. Natomiast jak ona się dowiedziała na korytarzu od nas, że jest taka możliwość, no ewidentnie była załamana i gdy postanowiła pójść na ugodę. Co tak naprawdę świadczy o tym, że jest to jej dobrowolne przyznanie się do winy i poddanie się karze. No tak, no bo trudno nazwać przeprosiny, natomiast nie jest to narzucone odgórnie przez sąd, nie jest przymuszona. Ona dobrowolnie się do tego przyznała. Wyszłam z założenia, że w moim środowisku, w mojej bańce i tak sprawa się rozniesie, na przykład dzięki Tobie teraz. Natomiast priorytetem dla mnie jest to, żeby się dowiedziała strona przeciwna, więc przeprosiny mają się ukazać w Gazecie Polskiej i w Gazecie Polskiej codziennie. W ciągu 2 dni od wyroku, więc myślę, że w tą środę będzie, bo chyba w środę wychodzi Gazeta Polska, więc na środę się spodziewam publikacji przeprosin. Ci sprawiedliwość i męska moja jakby taka... Ja jestem zadowolona z tego wyroku, dlatego że doprowadziłam do tego, do czego chciałam doprowadzić, czyli pokazania, że nie wolno wymierzać kary z prawa konstytucja, że ja mam prawo do protestowania i do własnych poglądów, a ona musi przeprosić i musi przede wszystkim to dostrzec do tej drugiej strony. Ja zaszerowałam, gdzie się dało, na Twitterze, więc to też jakieś tam zasięgi dostało. No i tyle. Bardzo dziękuję, Magdo. Wszystkiego dobrego. Dzięki. I do miłego. Kinga Dagmara-Siadlak, zapraszam do mikrofonu.
trwają próby mikrofonów. Słuchajcie, nieoficjalnie. Tak, już zaczynamy. Pani Kinka będzie mi pomagać w prowadzeniu. Jest strasznie zestresowana. Ja nie wiem, jak robi. Jest mecenas, prawnikiem, staje przed sądami, broni ludzi, oskarża, wymierza wyroki, to znaczy. Tak? Nie. Nie. Dobrze. Proszę spróbować mikrofon. Właśnie dlatego się denerwuję, bo wiem, czy to tak. No właśnie tym. Ja wychodzę z założenia, że stres mnie puści mniej więcej o godzinie 11.00. Taki mam plan, takie postanowienie, ono jest prawomocną chwilą ogłoszenia. No i tutaj mam przyjemność przywitać panią Annę Przedpełską Trzeciakowską. Serdecznie witamy. Pani Anna, powstanie z Warszawy. Przywitajcie gorąco. Proszę bardzo. Tak jest. A za chwileczkę od tamtej strony powiedzie pani Anna Traczyk-Stawska. Także wiecie, też brawo. Dzień dobry. Bardzo proszę, jedno zdanie dosłownie. Panie profesorze, czy to jest ważne spotkanie dzisiaj? Mam nadzieję, że to będzie ważne spotkanie i niech żałują wszyscy ci, których tutaj nie ma z nami, bo nie wiem, czy jest jakaś inna obywatelska inicjatywa, która w ten sposób czci 25-lecie Konstytucji RP. Bardzo panie profesorze, dziękuję. Będziemy czekać na wystąpienie i już nie przeszkadzam. Kłaniam się. Przywitanie z przyjaciółmi. Mamy lekkie opóźnienie, ale to w niczym nie przeszkadza. Ważne, że tutaj jesteśmy. Andrzej Majdan na swoim stanowisku profesjonalnie będzie prowadził transmisję. Ja będę robił to, co lubię, czyli będę się przemieszczał i rozmawiał. Nasz litewskie nazwisko, tak? Piękne. Jest pani Danusia Przywara. Dosłownie jedno zdanie poproszę panią Danusię. Bardzo. Po co tu jesteśmy? Po co tu jesteśmy? Żeby porozmawiać o konstytucji, która obchodzi dzisiaj 25-lecie, żeby przyjrzeć się temu, jak sprawdza się nam konstytucja, jak sprawdzała się przez te 25 lat, ale również, żeby może troszkę więcej usłyszeć i pochylić się nad naszymi prawami i wolnościami, a każda liszka swój ogonek chwali, więc ja o prawach i wolnościach człowieka przy każdej okazji. A motto tegoż kongresu to tytuł drugiego rozdziału obowiązującej konstytucji, a więc prawa i wolności człowieka i obywatela. Tak, bo prawa i wolności to często obowiązek. Tak, chociaż warto pamiętać o proporcji między prawami i wolnościami, a obowiązkami zawartymi w Konstytucji. Obowiązków mamy 5, a praw i wolności kilkadziesiąt. Naprawdę warto. Bardzo ważna uwaga. Serdecznie dziękuję. Już nie przeszkadzam, bo jest przed rozpoczęciem lekka nerwowa atmosfera. No, czy wszystko gra, czy wszystko... A ja bardzo uważnie śledzę, kto kolejny przychodzi. Tak, żeby... Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I bardzo się cieszę, że miałem okazję osobiście uścisnąć dłoń. Ja również. Bardzo dziękuję. Młode wolontariuszki, młode twarze. Bardzo się cieszę, że jesteście. Czy jesteście z własnej nieprzymuszonej woli, czy zostały się przymuszone? Zobaczcie, to jest młodzież. To jest młodzież, to jest nasza młodzież. Bardzo wam dziękuję. Macie najważniejsze rzeczy w rękach, czyli konstytucja i związane z nią różne informacje.
zbliżają się kolejni goście, ja uciekam na swoje miejsce. Pani mecenas, też przygotowana dosłownie jedno zdanie. Wszystko zagrało, wszystko jest okej? Okay? Zapięte? Tak. Absolutnie tutaj organizacja, jeżeli chodzi o wolontariuszy, jest tak cudowna, że tak na dobrą sprawę same wszystko się robi. Ja podziękowałem młodym ludziom, którzy pomagają młode dziewczyny. Bardzo to fajne, bo my, starzy, siwi, wy, średni i ta młodzież, to taką stanowi siłę. Ale taka właśnie współpraca międzypokoleniowa stanowi absolutną wartość i chcemy ją jak najbardziej rozruszać. Nie mówię budować od podstaw, ale rozruszać tak, żeby faktycznie razem możemy więcej. Więc tą siłą naszą jest wspólne tematy i wspólne rozmowy, wspólne cele, idea, a nie bieg. Bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy jeszcze się widzieć. Bardzo dziękuję pani mecenas. Dobry, bohaterka Powstania Warszawskiego. Jedno zdanie poproszę. Ale zaraz. To jest Wideokod, obywatelska telewizja, która zawsze jest na takich wydarzeniach ważnych jak to. Jak kort, jak kot i tak dalej. Ja jestem szczęśliwa, że jestem z wami. Jestem szczęśliwa, że jestem w miejscu, które jest takie ważne. Wśród ludzi, którzy są dla mnie ważni, no i będziemy walczyć o prawa i wolności, bo to jest przede wszystkim nasz obowiązek. A ja jestem zaszczycony, że mam okazję porozmawiać tak blisko z panią. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. I mamy tutaj akcent wielkopolski, poznański. Dziewczyny, dzień dobry. Wprawdzie jechaliśmy pociągiem, ale nie w jednym przedziale, ale cel w jednym wagonie i w jednym celu. Jesteśmy w Pekinie. Dziewczyny się dziwiły, co to za Pekin, no. Pałac Kultury i Nauki. Obok nas siedzi pułkownik, w tej chwili zajęty rozmową. Słuchajcie, dlaczego się mimo niesprzyjających pogodowych warunków i jednak wolnego czasu przyjechałyście tutaj? Ale jak się zapisywałyśmy, to nie wiedziałyśmy, że będą takie warunki pogodowe. Ale... I nie chodzi o warunki pogodowe, tylko chodzi o temat. No właśnie. Ja już jestem trzeci raz na Kordzie i uważam, że trzeba być. Jak jest możliwość, to trzeba wysłuchać mądrzejszych od nas. I ładniejszych od nas. Agnieszko, ty co na ten temat byś chciała nam powiedzieć mądrego? Zupełnie zgadzam się z moją przedmówczynią. No to jest bardzo fajnie i prawdziwie. Ale powiedz mi, jesteś działaczką społeczną w Poznaniu, a przynajmniej taką, która obywatelką, która zawsze jest i protestuje, kiedy się źle dzieje. Także bardzo dziękuję. Mamy oficjalną już. Państwa, nie muszę przedstawiać. Owacyjnymi oklaskami nasza... Powiedziałem, że zaczniemy punktualnie, ponieważ to, jeżeli nie zrobimy tego, to każde kolejne nasze program będzie odcięty z tego czasu najzwyczajniej. Ale to nie ja proszę. Pani Wanda jeszcze potrzebuje na siebie chwilę i jak będzie gotowa, to wtedy będzie ta godzina 11. Także wtedy ustawiamy zegar. Jeszcze czekamy. Tak powiedział Robert. Pani Wanda potrzebuje paru minut dla siebie i wróci. Nie mogę się z tym zgodzić, bo do kamery podchodzą mi starzy, siwi ludzie,
mężczyźni, a tu ładne kobiety mi kiwają, że nie bardzo. Okej. Okay. Niech będzie. Ja, żeby zrobić na złość, to pewnie odwrócę kamerę i będę sam siebie nagrywał, ale wtedy uciekniecie mi ale państwo. Cieszymy się, że mamy obok siebie miłego, przystojnego, punktualnego pacjenta. Przyjdzie, tak? To jest o tobie. Przyjdzie. Mamy tutaj profesjonalnych dziennikarzy, relacje na żywo, na później filmowane są osoby. Sala przepiękna, marmurowa, ale są głosy, że jednak musi być rozebrany Pałac Kultury i Nauki. To jest swoistym prowokacją intelektualną ze strony Radka Sikorskiego. Jest pani profesor Kolenda. Dzień dobry, czy mnie oczy widzą Krzysztofa? Nie wiem, się, że tu się spotkamy. Nie wiem, tak. Chociaż nie wiem. Uczestniczysz, czy występujesz? Nie, nie. Przyjemności porozmawiania z Markiem. Marku, powiedziałem, że nie odmówię sobie tej przyjemności. Co niniejszym czynię. Marku, cześć. Cześć. Co się dzieje w Zielonych, powiedz? W Zielonych się dzieje bardzo dużo. Mimo pandemii, mimo wojny. Mamy wiele dyskusji wewnętrznych teraz. Ja wrzuciłem tam temat takiego sprzeciwu wobec energetyki jądrowej, tradycyjnego dla partii Zieloni. Moim zdaniem powinniśmy odchodzić od takiego bardzo zdecydowanego sprzeciwu wobec tej energetyki. To jest moje osobiste zdanie. Ale podyskutować o tym można, nawet trzeba. Wartością partii według mnie jest dyskusja i wypracowywanie stanowiska, a nie narzucanie ich z góry. Natomiast politycznie, no cóż. Działasz. Nie wiemy, kiedy będą wybory. Tak. Mam nadzieję, że wygramy. I super, że takie okazje jak dokładnie są. Ja tylko powiem spotkać od siebie, że Marka zawsze widziałem. Jeszcze się nie znaliśmy, ale zawsze widziałem Cię na manifestacjach obywatelskich. Starałem się zawsze bywać na różnych, tak, na wszystkich obywatelskich manifestacjach, demonstracjach, w różnych sprawach. Kobiet, Puszczy Białowieskiej, praw sądów, wolnych mediów. To jest oczywiste dla mnie, bo jako wówczas przewodniczący Partii Zieloni, jako obywatel Marek Wysokowski. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Idzie pani Wanda. Pani Wanda.
Proszę. Już mówię. Widok. No, momencie. Szanowni Państwo, jesteśmy gotowi. Poproszę. Czy jeden mikrofon jeszcze możemy dostać? Żebyśmy się nie mijali. Raz, raz. Czy to działa? No właśnie, może tak. Teraz coś mamy. Okej. Dziewczyny z Turte Konstytucja, jeżeli macie ochotę, to zapraszamy Was też do nas tutaj przyjdźcie. Jesteście równie ważne, jak i Wasze nisze. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ale zanim cokolwiek powiemy dalej, rozpoczniemy? Rozpoczniemy tym przywitaniem Państwa i naszymi słowami uznania, że Państwo znaleźliście czas w ten sobotni poranek. Miejmy nadzieję, że i sobota, i niedziela będzie tutaj z Waszą obecnością. I chcielibyśmy zacząć hymnem. Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Pomysł
pomysłodawcą i organizatorem fantastycznej imprezy Turde Konstytucja, jak również organizatorem Marszu Milczenia. Dziękuję bardzo. No to dopełnimy. Nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkich zacnych gości, bo jest naprawdę wielu. Dziękuję bardzo. Będziecie poznawać w kolejnych punktach naszego spotkania. Ale muszę powiedzieć przede wszystkim o dwóch osobach, które tutaj z nami są. I to są pani Wanda Raczyk-Stawska, przewodniczący Pomorza, żołnierz Armii Krajowej, powstania z Warszawy. Kongresu. Drodzy Państwo, dlaczego o tym
To jest duży wysiłek aktualnie zorganizować tego typu wydarzenie, kiedy w istocie są ważniejsze rzeczy w naszej bieżącej, codziennej agendzie. I wojna w Ukrainie z pewnością zmienia nasze postrzeganie całej rzeczywistości krajowej i międzynarodowej. Po drugie, kiedy już od tylu lat trwa walka o demokrację oraz o konstytucję. I chciałbym powiedzieć, że to jest szczególnie ważne i istotne, kiedy nawet najważniejsze media w naszym kraju, w dzisiejszym wydaniu, nie zauważyły tego, że jest różnica konstytucji Rzeczypospolitej. Ale właśnie, pomimo tych wszystkich przeciwności, nawet przeciwności pogodowych, drodzy Państwo, właśnie ze względu na szacunek dla konstytucji trzeba takie wydarzenia organizować, bo jest to nie tylko forma pokłonu wobec konstytucji i jej obowiązywania przez 25 lat, ale przede wszystkim forma pokłonu w stosunku do tych, którzy uczestniczyli we wszystkich poszczególnych wydarzeniach Tour de Konstytucja, bo to jest wydarzenie obywatelskie. Wiem, że dużą częścią uczestników kongresu są właśnie osoby, których spotykaliśmy, będziemy pewnie spotykali w czasie trasy Tour de Konstytucja, a jak Państwo doskonale wiedzą, jest zapowiadany kolejny drugi już Tour de Konstytucja i teraz jesteśmy, Robert jest na etapie prowadzenia kolejnych zainteresowanych miast i lokalnych organizacji. Drodzy Państwo, minęło 25 lat od 2 kwietnia 1997 roku, a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej cały czas obowiązuje. Była tylko 2 razy zmieniana i nie były to zmiany powodowane jakimiś, powiedziałbym, poważnymi reperkusjami natury ustrojowo-politycznej, lecz raczej zmiany, które były wynikiem pewnego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności prawnych, jak chociażby kwestia stosowania europejskiego nakazu aresztowania. Natomiast, drodzy Państwo, warto zauważyć, że w Polsce żyje już całe, w zasadzie całe nowe pokolenie obywateli, którzy już żyją pod rządami nowej konstytucji. Czy ci 25-latkowie, już można powiedzieć od 7 lat, doświadczają w swojej dorosłości tego, co znaczy dla nich, jako dla wyborców, jako dla obywateli, konstytucja. Ale wydaje mi się, że jak spojrzymy na to z tej właśnie perspektywy pokoleniowej, to też możemy zauważyć, że dla wielu naszych obywateli, w zasadzie do 2015 roku, konstytucja tak jakby prawie była niezauważalna. I myślę, że to na swój sposób był dość naturalny stan. Czasami powtarzam, że z praworządnością, z prawami człowieka, z funkcjonowaniem instytucji, także z wolnością słowa jest trochę tak jak z powietrzem, że jeżeli wszystko działa, to my nie zauważamy, że to powietrze oddychamy. Nie analizujemy, jaki jest skład powietrza, z czego się ono składa, bo ono nam po prostu najzwyczajniej się pozwala na normalne, codzienne funkcjonowanie. I myślę, że dla wielu obywateli to, że konstytucja była na swój sposób niezauważalna do 2015 roku, to było coś aż tak złego. Natomiast oczywiście to trochę uśpiło czujność, jeśli chodzi o edukację obywatelską, jeśli chodzi o kształtowanie postaw i zrozumienie, czym konstytucja jest. Jak przyszedł moment próby, to okazało się, że tych obrońców konstytucji nie ma aż tak wielu. I oczywiście od 2015 roku konstytucja na różne sposoby była poddawana presji, nadwyrężana. Działo się to poprzez łamanie konstytucji. Niestety kilka razy zdarzyło się w ostatnich latach, że konstytucja została złamana. Po drugie, niektóre organy konstytucyjne utraciły swoją pierwotną rolę. I teraz jak na nie patrzymy, jak się przyglądamy, to nie zauważamy, a one wypełniały swoją rzeczywistą funkcję konstytucyjną. Funkcję, która jest usytuowana w zasadzie podziału władz oraz w zasadzie kontroli równoważenia się władz. A co więcej, drodzy Państwo, przekształcane jest znaczenie pojęć. Te pojęcia, do których się przyzwyczailiśmy, których się nauczyliśmy, które rozumieliśmy dzięki orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego do 2015-2016 roku, obecnie nabierają zupełnie innych znaczeń, bądź też władza chciałaby, żeby nabrały nowych znaczeń. Jednakże, jeżeli spojrzymy na konstytucję z perspektywy 25 lat, mogą nam się otworzyć oczy na zupełnie inne kwestie. Bo jednak to dzięki tej konstytucji, na podstawie tej konstytucji, Polska przystąpiła do
Paktu Północnoatlantyckiego do NATO. Przystąpiła do statutu rzymskiego ustanawiającego Międzynarodowy Trybunał Karny. Organ sądowniczy, który teraz będzie miał szczególne znaczenie. Szczęśliwie nie dla Polski, ale myślę, że powinniśmy być dumni jako Polacy, że akurat prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego jest osoba zasłużona dla polskiej konstytucji, pan profesor Piotr Hofmański. Czy wreszcie ta właśnie konstytucja pozwoliła na przystąpienie do Unii Europejskiej? I nie dajmy się zwieść temu, tym, którzy mówią, że którzy teraz nagle twierdzą, że konstytucja nie daje podstaw do stosowania prawa Unii Europejskiej w Polsce, do zasady zbieżności prawa Unii Europejskiej w zakresie, w jakim to dotyczy kompetencji unijnych, bo to wszystko było przewidziane w konstytucji, to wszystko jest w konstytucji i na to naród polski zgodził się w referendum. Natomiast dodałbym jeszcze, że w wielu przypadkach ustanowienia konstytucji pozwolimy na obronę praw i wolności obywatelskich. Doświadczenie tego praktycznego, bezpośredniego stosowania konstytucji, chociażby poszczególni rzecznicy praw obywatelskich. I ta konstytucja właśnie była tym zawsze tym najważniejszym przewodnikiem. I stosowaliśmy konstytucję my jako obywatele, domagając się respektowania naszych praw i wolności obywatelskich. Po trzecie, jeżeli patrzymy na konstytucję z perspektywy 25-lecia, to musimy sobie uświadomić, że nie mamy innego aktu prawnego, który by nas jednoczył. Nie mamy innego aktu, nie mamy jakiegoś innego alternatywnego zestawu praw, praw i wolności, jakichś alternatywnych zasad funkcjonowania państwa, które by określały, w jaki sposób mamy w Polsce funkcjonować. I wreszcie nasza konstytucja daje szansę na współistnienie różnych narodowości, religii, grup etnicznych, wyznań, osób, jak mówi prawo, nie podzielających tej wiary, a wiary wartości wyciągające z innych źródeł. Słowem, to jest konstytucja włączająca, a nie wyłączająca. I myślę, że zwłaszcza teraz w obliczu tego, że polskie społeczeństwo obywatelskie przyjęło miliony uchodźców z Ukrainy, to tym bardziej będziemy patrzyli na te wartości, na te zasady konstytucyjne oraz prawa i wolności, które będą pozwalały na to, aby nas wszystkich włączać w strukturę funkcjonowania państwa i w nasze społeczeństwo, a nie wyłączyć. Oczywiście, drodzy Państwo, możemy być czasami zniecierpliwieni, zirytowani, poddenerwowani tym, że konstytucja jest lekceważona. Ale nawet jeżeli mamy takie odczucia, które sam udzielam, które też nie są mi obce, to nie możemy się poddawać, bo innej konstytucji nie mamy i chyba na obecnym etapie nawet nie chcielibyśmy mieć. Co więcej, wojna w Ukrainie zmienia nasze podejście i nasze patrzenie. Bo przecież Ukraińcy chcieliby żyć w państwie rządzonym przez konstytucję, w państwie demokratycznym, w państwie praworządnym, w państwie bezpiecznym, w państwie, w którym są zagwarantowane podstawowe funkcje, w tym także funkcje w postaci suwerenności i bezpieczeństwa państwa, tak jak to określa nasz artykuł 5 Konstytucji. Oto przecież oni walczą. Oni nie walczą o to, żeby żyć pod rządami autorytarnymi, aby był jakiś jeden lider, który im powie, jak mają myśleć, co mają robić, jak mają o sobie decydować, tylko właśnie oni walczą o wolność. O wolność, która jest naczelną zasadą naszej Konstytucji. I teraz, jeżeli w ten sposób spojrzymy na naszą Konstytucję i także zastanowimy się nad tym 25-lecie, to musimy pamiętać, że Konstytucja, to jest akurat egzemplarz, który dostałem od sędziego Waldemara Szybka, piękny, uroczysty, to nie jest kartka papierów, to nie jest tylko i wyłącznie ładna książeczka, nawet tak świetnie oprawiona, ale Konstytucja musi być wypełniana codzienną treścią i codzienną pracą instytucji, organów państwa, obywateli, społeczeństwa obywatelskiego. Od nas zależy, w jaki sposób będziemy ją wypełniali treścią. Poprzez swoje działanie podejmowane w ramach kompetencji konstytucyjnych, poprzez dopominanie się o jej przestrzeganie, poprzez monitoring działania władzy i prowadzenie postępowań sądowych, poprzez żądanie organów, aby działały i postępowały zgodnie z konstytucją, ale także poprzez uświadamianie i edukację. I to jest właśnie moim zdaniem jedna z tych wielkich sił,
Kurde Konstytucja, że właśnie w ten sposób, w sposób oddolny prowadzona jest największa w Polsce akcja edukacyjna i uświadamiająca dotycząca naszej Konstytucji. Drodzy Państwo, jesteśmy w przededniu wyborów w 2023 roku. To będą wybory bez wątpienia przełomowe dla historii naszego kraju. Ale właśnie w ciągu tych najbliższych miesięcy czeka nas ciężka praca. Praca, która powinna zaowocować tym, że w 2023 roku ogłosimy zwycięstwo Konstytucji oraz wartości demokratyczne. Bardzo Państwu dziękuję. Byli, bądź znajdują się w dalszym ciągu. Dziękuję serdecznie i pan marszałek Zgorzewski pozdrawia nas swoimi ustami otwartym. Ja swoimi odwdzięczam się. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Dodam od siebie. Pomóżcie nam wygrać demokrację w Polsce. Zapraszam panią Wandę na przedstawienie. Chcę jeszcze powiedzieć,
że mamy wojnę, która toczy się na Ukrainie, ale ona dotyczy całego świata. I my musimy znaleźć sposób na to, żeby Ukraińcom pomagać. Już są na naszym terenie ci najsłabsi obywatele Ukrainy, dzieci i kobiety. I tu zwracam się do Was wszystkich z prośbą o pomoc. Nie może być tak, że na naszym terenie, na terenie kraju, który jest równie zagrożony, jak wiecie o tym, mamy ogromne granice z Rosją. I mamy bardzo niebezpieczną sytuację, że Putin, który jest człowiekiem zupełnie nieodpowiedzialnym, psychopatą, nie wiadomo, co zrobi w każdej chwili, kiedy będzie widział, że przegrywa. I dlatego z naszego kraju powinniśmy jak najwięcej tej ludności z małymi dziećmi na zachód, żeby byli bezpieczni. Na zachód, bo jeśli się coś stanie, mówię tu jako żołnierz, nie będzie transportu, żeby te dzieci i te kobiety ratować. Trzeba przekonać wszystkie ukraińskie matki, że dla bezpieczeństwa ich dzieci one powinny z Polski przemieszczać się dalej na zachód. Bo jeśli się coś stanie, transport będzie niemożliwy. Ale poza tym trzeba przekonywać wszystkie Ukrainki, że one są w tej chwili ambasadorkami swojego kraju. Że jadąc dalej do różnych krajów, przekazują prawdę o tym, czym jest wojna i że ona się toczy na ziemi ukraińskiej. Jeszcze jedno, też jako żołnierz mówię, pomóżcie, żebyśmy wreszcie mogli dać Ukraińcom to, co jest bardzo ważne, zamknięte w niebo, jako powstanie z ludzi. Największe zastosowanie. Nas, żołnierzy powstania, było to, że nie mieliśmy broni przeciwlotniczej. Nas na linii, kiedyśmy byli często razem w jednym domu, Niemcy na górze, a my na dole. To nas nie bombardowali, bo musieliby najpierw swoich wykasować, tak? Ale latali nam po dachach, zabijali nam ludność cywilną. Na cmentarzu powstańców Warszawy jest dowód na to. Z nas leży tam zaledwie 10 tysięcy, a ich ponad 80 ludności cywilnej. Dlatego chrońmy niebo nad Ukrainą. Zróbmy wszystko, żeby Ukraina miała broń, która jest przeciwlotnicza. A poza tym chcę Wam powiedzieć z całego serca, liczę bardzo na Was, Państwo kochani, że potraficie przekonywać, jaką wartość ma konstytucja dla każdego obywatela. Że kiedy atakuje nas policja, to pamiętajcie o tym, że my mamy zapisane prawo do wolnego protestowania. Że my mamy prawo do tego, żeby wykonać to, co jest potrzebne, kiedy się człowiek nie zgadza z tym, co władza robi. Protestować. Wychodzić na ulicę. Nie bać się. Nie bojmy się. Tylko wziąć ze sobą konstytucję. Gdzie jest napisane, że mamy prawo do protestu i do zrzeszania się, kiedy idziemy protestować, a konstytucja nas broni. Nie wiem, odchodzimy, powstańcy. To, co się stało, ja się muszę poskarżyć. To, co się stało, że do Polski wpuszczono lwę z całą tą hołotą. No, ona jest doskonała.
Nie wybaczcie tego naszemu rządowi. Nie wybaczcie. My, powstańcy, czuliśmy się, jakby nam ktoś w twarz nadał. Toż my tyle krwi, tyle takich wspaniałych, młodych ludzi powstaniu poległo po to, żebyśmy byli wolni. I walczyliśmy nie z kim innym, tylko z nazizmem. A ten nazizm wraca tu na naszą ziemię i jeszcze jest przyjmowany w łazienkach w pałacu na wodzie. I proszę was, nie zapomnijcie o tym, że jak teraz zmienili swoją barwę i udają, że są naszymi przyjaciółmi, nie wybierajcie ich więcej nigdy. Pamiętajcie o tym, że są nam największymi wrogami, bo chcą nam odebrać nasze prawa zawarte w Konstytucji. I robią wszystko, żeby nas wyłuskać, żeby nas oddzielić od Unii Europejskiej. A bez Unii to my jesteśmy mucha na słonia, jeśli chodzi o Rosję. My musimy być w Unii, my musimy być w NATO, my musimy razem tworzyć świat lepszy. Dziękuję, żeście przyszli. Dziękuję za waszą pracę. I proszę, ja już nie mogę pójść. Ale każda wioska, każde miasteczko, każde miasto powinniśmy objeżdżać, żeby mówić o Konstytucji. To jest nasza w tej chwili najważniejsza obrona i broń. Nie możemy przegrać tych wyborów. Wszystkiego dobrego dla was. Zajęcia.
Stasiu, pani Wojtko. Szanowni Państwo, ja bardzo Państwa przepraszam, ale to nie jest ten czas na to, żebyśmy robili podpisy, pani Wojtko. My musimy kontynuować program, także bardzo proszę, przepuśćcie pani Wojtko do wyjścia. Cześć. Dojechaliście? Dojechaliśmy. Lewko spóźnieni czy? Nie, tylko mieliśmy problem. Ale droga jaka była? Do Łodzi. Okej, okay, ja byłem. Proszę bardzo. To tak jak tego, za późne nie było. Mieścimy się tu, wszystko jest zajęte. Andrzeju, czy w innych salach jest panel jakiś, czy nie? Jest. Dobra. Dobra. Ja mam tylko w tej. Ja rozumiem. Sali, jakiś inny teraz się na razie nie, okej. Okay. Okej, okay, dobra, czy jestem tu? Z ponad tysiącletniego dorobku.
Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsiani po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodzin ludzkich. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność. W poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni goście, na co dzień w swojej karierze i na co dzień w swoim życiu zajmują się głównie konstytucją. Pani profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była rzecznik praw obywatelskich pierwszej kadencji. Konstytucja nadziei i oczekiwań.
W związku z tym 25 lat temu mieliśmy przede wszystkim wobec konstytucji oczekiwania. I myślę, że w gruncie rzeczy wracanie w tej chwili, ile tam było procent w referendum, no połowę, no nadzieje można mieć takie albo inne. Ja bym wolała odpowiedzieć na pytanie inaczej sformułowane, przepraszam. To znaczy, czy moje nadzieje się spełniły, czy nie. Ja należałam do tej większości, która głosowała za. I bym powiedziała w ten sposób. Ta szklanka w tej chwili też jest dokładnie do połowy pusta i do połowy pełna. Czyli dokładnie spełniło się to, co w gruncie rzeczy w referendum było powiedziane. Tyle tylko, że prawdopodobnie w tych połowach pustych i pełnych jest co innego. I zaczynając od tego, o czym wspominał pan Bodnar, mówiąc o tym, że konstytucja jest jak powietrze, jej nie widać, to potwierdzają też badania. Teraz chyba bodajże wczoraj widziałam jakieś badania, które mówią, że w gruncie rzeczy ludzie za konstytucją są, ale znają ją 4%. I jedna znajoma socjolożka powiada, ojej, to bardzo źle. Ja mówię, nie, to nie jest źle, nie muszą znać, muszą odczuwać. I myślę, że gdyby te pytania były sformułowane jako, czy odczuwają, to by ten procentaż był inny. Pan Bodnar powiedział, że jest jak powietrze, a ja bym inaczej sformułowała. Ja bym sformułowała, jest jak szkielet w ciele człowieka. Konstytucja ma nas podtrzymywać i system prawa, i nas. I teraz na to pytanie, które pani postawiła, czy spełnia oczekiwania. Ja bym powiedziała, podtrzymuje nas. Tylko nie wykorzystujemy wszystkich możliwości, których ten szkielet wymaga, dlatego że w tej chwili nie wszystko podtrzymuje. A chcielibyśmy, żeby podtrzymywał w sprawny sposób cały ciało. W szczególności nie podtrzymuje systemu prawnego, który w tej chwili jest schizofreniczny, dlatego że częściowo jest zgodny z konstytucją, częściowo nie, a nie mamy gwarancji, żeby w tej chwili szybko temu zapobiec. Nie mamy duże problemy w tej chwili z rozbieżnością pomiędzy codziennością stosowania konstytucji, a jej deklaratywnością, to ja bym powiedziała tak, nie idźmy na spotkania uzbrojeni tylko w tekst, ale bądźmy uzbrojeni w wiedzę o tym, jak można coś wyegzekwować. I tu kropla optymizmu. Moim optymistycznym uczuciem w tej chwili jest to, że jeżeli nawet mamy sytuację, w której demonstracje spotykają się z represją, jeżeli chodzi o wykroczenia, później idzie sprawa do sądu, kary są uchylane, bywa przyznana racja tym, którzy na przykład demonstrowali, nakryli pomnik na placu Piłsudskiego flagą europejską, został zatrzymany demonstrujący, ale później powiedziano, że zatrzymanie było nieprawidłowe. Otóż nam się ukształtowało na przestrzeni 30 lat, 25 lat społeczeństwo obywatelskie zaszczepiła się możliwość bezpośredniego posługiwania się konstytucją w życiu codziennym i przede wszystkim przez sądy. I to jest ta szklanka do połowy pełna. O tym, że szklanka jest do połowy pusta, wiemy alfa dobrze i nie chcę zanudzać i monopolizować państwa uwagi. A zatem, odpowiadając na pani pytanie, było 50-50 referendum. W tej chwili, jeżeli chodzi o państwo prawa i jeżeli chodzi o to, jak dalece sprawny jest szkielet, bym odpowiedziała też. Więc grudzień 89, następnie
październik 1992 roku, kiedy uchwalona została najpierw ustawa o trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji, następnie została uchwalona tak zwana mała konstytucja. I przypominam tym, którzy mają łaskę późnego urodzenia, bo część z nas pamięta ten czas, a mianowicie we wrześniu 1993 roku odbywały się wybory parlamentarne, wcześniejsze rozwiązanie sejmów, prawda? I wiadomo było, że to będzie ten parlament, który będzie uchwalał konstytucję, sen, zgromadzenie. I wiadomo było, że to ma fundamentalne znaczenie. Jak zachowały się wtedy partie prawicowe? Każda z partii prawicowych powiedziała, zaraz jesteśmy najsilniejsi, najlepsi, the best, the brightest. W związku z tym idziemy sami do wyborów. I co się okazało? Że 30% głosów zostało zmarnowanych, w tym sensie, że te głosy oddane na partii prawicowe zostały przypisane partią najsilniejszym. Co to oznaczało? W procesie tworzenia konstytucji 30% społeczeństwa, na które głosowało niecałe społeczeństwo, nie było obecne w parlamencie. A to oznaczało, że proces tworzenia konstytucji, który koniec końców doprowadził do pewnego kompromisu, ten proces był ułomny. I tak naprawdę, żeby tylko skrócić, była sytuacja taka, w której większość bezwzględną i taką absolutną miała koalicja konstytucyjna, która nie była tożsama z koalicją rządową, ale maszynka do głosowania działała i propozycje zgłaszane przez opozycję były odrzucane. Aż przyszło do drugiego czytania w lutym 1997 roku. I pamiętam jak dziś, na mównicę wszedł nie poseł, tylko przewodniczący Solidarności, pan Krzaklewski, i zaczął od słów non possumus. Nie dopuścimy do tego, żeby była uchwalona konstytucja w tym brzmieniu, który został wypracowany w Komisji Konstytucyjnej. I co wtedy się zdarzyło? Nastąpił proces negocjacyjny i pewne elementy związane chociażby, przepraszam, z gospodarstwem indywidualnym rolnym jako podstawą porządku rolnego, czy artykuł 18 małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny został wprowadzony do konstytucji i w trzecim czytaniu to zostało zaakceptowane. Dlaczego, ostatnie słowo, dlaczego była tak mała frekwencja? A za to powinniśmy podziękować największemu, bezwzględnemu beneficjentowi konstytucji z 1997 roku, a mianowicie Kościołowi katolickiemu, który występował przeciwko konstytucji. I co więcej, to było przedostatnie słowo. Bo w 1997 roku, we wrześniu znowu były wybory, już po uchwaleniu konstytucji i już po przyjęciu w referendum konstytucji. I AWS, wtedy była taka partia polityczna, jako sztandar wyborczy wypisał: przychodzimy do władzy, natychmiast zmieniamy konstytucję. Doszło do władzy. I nikt przez następne 4 lata nie zająknął się nawet pół słówkiem, aby zmienić konstytucję. Bo okazało się, że ta instrukcja obsługi państwa została prawidłowo sformułowana. Dziękuję. Gdyby była taka możliwość. Widzę, że będzie załatwiał. Jeśli mogę parę słów, próbuję odpowiedzieć na podstawowe, na postawione pytania, ale parę słów na temat konstytucji i tego,
bardziej czucia niż wiedzę, że tego rodzaju decyzje, tego rodzaju głosowania, jak to referendum z 97 roku, to na pewno dla większości osób, które biorą udział albo nie biorą udziału świadomie z różnych przyczyn, to są bardziej na pewno decyzje emocjonalne, aniżeli decyzje oparte na takiej trzeźwej analizie i ocenie rozwiązań, jakie zostały przyjęte w Konstytucji. To jest pewnie taka ocena bardziej globalna, aniżeli szczegółowa. I myślę, że tak jak zresztą o tym pan profesor mówił, pan profesor Bodnar, o tym jak podchodzimy do Konstytucji, to właśnie czy wtedy głosujący podchodzili, czy my podchodzimy teraz, to właśnie znaczenie ma taki jej ogólny odbiór. Bo te szczegóły są raczej, czy poszczególne rozwiązania, po pierwsze nie wiadomo tak naprawdę nigdy do końca, jak określone przepisy, określone normy, określone instytucje będą funkcjonować w praktyce. Przecież te 25 lat Konstytucji, może nie 25, bo już o tych ostatnich nie mówię, bo to trudno mówić o funkcjonowaniu Konstytucji w takim sensie ustrojowym. Ale te pierwsze lata pokazywały różne sytuacje, tak? Różne, które nie były przewidziane, nie mogły być przewidziane w 97 czy roku, czy w latach wcześniejszych. I to oczywiście bardzo dobrze. Konstytucja ma wiele funkcji, tak? Ma oczywiście taką funkcję prawną, tak? To znaczy reguluje bardzo istotne z punktu widzenia ustroju państwa kwestie, bardzo, bardzo istotne kwestie z punktu widzenia wolności praw człowieka, z punktu widzenia funkcjonowania organów władzy, to jest funkcja prawna, ale ma też inne funkcje, funkcję programową, funkcje takiego jednoczenia obywateli wokół Konstytucji, tak? funkcję polegającą na tym, że też powinna inicjować tak, dyskusję na temat ustroju, na temat wolności i praw. Więc te inne postrzegania Konstytucji, myślę, ważą na tym, jak obywatele do niej podchodzą, czy ona po pierwsze jest dla nich ważna, po drugie, czy jest właśnie ważna w tym pozytywnym sensie, czy może dostrzegają jakieś wady. No bo to jest taki akt oczywiście prawny, ale też polityczny, społeczny. I tak było w latach 70, w latach 90, zresztą dość długo na konstytucję czekaliśmy, od 89 do 97 roku. I tak jest teraz. I tak jak na ten jakiś czas konstytucję, o czym mówił pan profesor Bodnar, mogliśmy zapomnieć, i to dobrze, czy zapomnieć w tym sensie, że pamiętali o jej istnieniu decydenci, tak, co do zasady. Nie było potrzeby trzymania jej codziennie w ręku, tak, czy posługiwania się nią, powoływania się na konstytucję, tak, ona wówczas właśnie spełniała rolę inną, teraz też te jej inne funkcje, inna rola jest tą rolą pierwszoplanową, tak, więc z pewnością jest to akt o wielu funkcjach, w wielu aspektach i z różnych powodów i dla państwa, i dla obywateli istotny. Mówi się, że gdzie dwóch prawników, tam trzy opinie. I na dobrą sprawę przez te 25 lat, były pewne zmiany, natomiast ten trzon Konstytucji jednak cały czas jest taki sam. I pomimo tego, że mamy w ocenach czasami różne interpretacje dla tych przepisów, to przez trzymać czasu ta Konstytucja jednak ten kierunek, o którym zresztą mowa w preambule trzymała, była zgodna z tym duchem prawa, jej interpretacja oczywiście przez władzę, bardziej o to mi chodzi, była zgodna z tym, o czym mowa w preambule. I nagle okazało się 7 lat temu, że można ją interpretować inaczej, trudno jest mi to nawet nazwać inaczej, co wbrew nie tylko duchowi, ale wbrew nawet wykładni takiej językowej.
i są przecież często w ostatnim czasie również naukowe opracowania, dlaczego rozumieć te przepisy tak, jakby to wyobrażali sobie rządzący. Jeżeli można, każdy akt prawny, każdy, konstytucja też, pełni różne funkcje, tak jak powiedziała pani profesor Trela. Ale o jednej funkcji ludzie zapominają i to jest wielkie złudzenie prawników. Wszyscy prawnicy tym złudzenią się karmią i co gorzej przekazują, to jest złudzenie ludziom. Ja przed tym ostrzegam. Mianowicie każdy akt prawny może być używany nie tylko jako tarcza, nie tylko jako akt, który realizuje to, co obiecano w momencie jego ustanawiania, ale może się zamienić w taran, albo miecz, albo broń, która służy temu, kto chce prawo instrumentalnie wykorzystać w swoim interesie. I to, o czym wspomniała pani profesor Trela, zmiana funkcji konstytucji jest bardzo widoczna w moim przekonaniu w tej chwili i sprawia nam dyskomfort, ale przyczyną tego dyskomfortu jest nie tylko to, że to zjawisko zachodzi, ale i to, że my jesteśmy ślepi, gdy chodzi o jego definiowanie. I w szczególności konstytucja powinna panować, a w tej chwili nie tyle panuje, co deklarujemy, że ona panuje, bo nas nie zadawala to, co widzimy i nie zadawala nas to, jak konstytucja jest stosowana. Dalej, konstytucja powinna rządzić w tym kierunku, aby realizować to, co w niej zapowiedziano. Tymczasem zmiana funkcji. Konstytucja w tej chwili zbyt często broni polityki i władzy, podczas gdy konstytucja powinna władzy nakładać kaganiec, broniąc przed nadmiarem eksponowania bieżącej polityki. I to właśnie czy temu, że ulegamy złudzeniom, czy temu, że te złudzenia demonstrujemy. Otóż proszę Państwa, jako prawnik ostrzegam, nie bierzcie prawu, kiedy tylko ograniczamy się do deklaracji o tym, co w prawie jest. Miejmy oczy otwarte i patrzmy na to, jak prawo może być wykorzystane opacznie. Dam przykład. Czyściciele mieszkań, czyściciele kamienic. Święte prawo własności. Weźmy oszustów. Wykorzystana umowa. Weźmy różnego rodzaju kombinacje deweloperskie, nie chcę w to wchodzić, bardzo często to się zdarza. Banki wykorzystujące klauzule abuzywne. Otóż to wszystko jest opaczne wykorzystywanie prawa. I konstytucja też była wykorzystywana opacznie. Nie mam czasu, żeby opowiadać tej całej całej historii, ale jednocześnie konstytucja przez tych i prawo przez tych, którzy je łamią, wydrążają, naginają, jest jednocześnie traktowana jako plaster przykrywający te zjawiska, jako fałszywa etykieta, jako fałszywa uwaga, legitymizacja. To jest to, co pani zapytała. I dlatego to jest dyskomfort, który po 25 latach powoduje, że widzimy skutki tego złego powietrza, które nas otacza. Natomiast mamy kłopot ze zdefiniowaniem, no nic się nie znamy, nie widzimy powietrza. Otóż, kto może nas przed tym przestrzec? No, ten, kto to dostrzega, ten, kto się zna i ten, kto nie ulega złudzeniu, że prawo zawsze deklaruje to, co deklaruje. Bo prawo bez gwarancji instytucjonalnej jest niczym. Prawo jest niczym bez funkcjonujących sądów Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili nikt do Trybunału nie idzie, bo wiadomo, że nie bardzo uzyska to, co powinien uzyskać. Zgodnie z regułami prawidłowego stosowania prawa. I dlatego są na przykład potrzebne niezawisłe sądy. Bo jeżeli pójdziemy do sądu, powołując się bezpośrednio na konstytucję, to musimy się zetknąć z sędzią, który się nie będzie bał ewentualnie tej konstytucji bezpośrednio zastosować. I kończąc ten mój taki, no, w pigułce. Proszę Państwa, przeczytałam przed kilkoma dniami, że
czy sąd w Bielsku Podlaskim, oddział w Hajnowce, po raz pierwszy stwierdził, że pushbacking, czyli wywalanie za ten drzeciany, ten żeletkowy płot, jest bezprawne. Jest oczywiście bezprawne, to jest deklarowane w konwencjach międzynarodowych. Tyle tylko, że brakowało do tej pory sądu, który by to powiedział i wyegzekwował. Jeżeli by sędzia w Bielsku Podlaskim nie znał się na konstytucji, a może się nie znał, może znać na przykład na kodeksie postępowania cywilnego, a na konstytucji nie, to by tego nie zrobił. Ale Boże, jeżeli by się bał by się tego, oj, będą mnie ciągali, oj, wezmą mnie do tłumaczenia, oj, dlatego, że prawo międzynarodowe, jakbyśmy ostatnio usłyszeli, nie jest bezpośrednio stosowane w Polsce, no to wtedy mielibyśmy problem, bo wtedy mielibyśmy tekst prawa, a nie mielibyśmy gwarancji prawa. I dlatego powiadam, czysty tekst to za mało. Jeszcze potrzebne są instytucjonalne gwarancje. No i z tym mamy diabelny w tej chwili kłopot. Co pozwala mieć przekonanie, że to jest pogląd prezydenta.
I druga sprawa. Bohater ostatnich lat, profesor Adam Bodnar, pełnił swoje funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji, prawda? I wtedy co zrobiono? Zaskarżono. Zabawa konstytucją bardzo smutna. Zaskarżono przepis artykułu 6 ust. 3, który mówi, że Rzecznik Praw Obywatelskich pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego rzecznika. A co zrobił Trybunał Konstytucyjny? Nie zajął się przepisem pełni swoje obowiązki, tylko skonstruował, wymyślił przepis, który brzmi pełniący obowiązki. Co to oznacza? To oznacza, że autodyskwalifikacja Trybunału Konstytucyjnego, który nie orzeka o normie prawnej, tylko o wyłożonej przez siebie, czyli sfalsyfikowanej normie prawnej, która dotyczy rzecznika. Więc to jest do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie mamy do czynienia z różną interpretacją konstytucji. Mamy do czynienia z sytuacją, w której stosowane są fałszywe wzorce wykładni konstytucji dla osiągnięcia tego, o czym mowa, czyli realizacji czystego, niepolitycznego celu. Bo ja nie mam negatywnych konotacji z polityką jako dążeniem do realizacji dobra wspólnego, tylko czysto partyjnego interesu klasy, czy grupy rządzącej, czy grupy trzymającej władzę. Dziękuję. Ja podam, zanim powiem to, co tak zasadniczo chciałam powiedzieć, to podam jeszcze jeden przykład takiego działania gdzieś obok konstytucji, bo wybory prezydenckie ostatnie, tak? Konstytucja wyraźnie stanowi, kiedy marszałek ma zarządzić wybory i kiedy mają się odbyć. Zakłada, że jeżeli mamy jakieś okoliczności nadzwyczajne, no to wtedy powinien zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny, który powoduje, że wyborów się nie przeprowadza. Natomiast to taki właśnie bardzo ewidentny przykład tego, że ta praktyka polityczna, praktyka ustrojowa poszła gdzieś zupełnie obok, tak? Że no, konstytucja nie przewiduje takich sytuacji. I bardzo dobrze, że konstytucja nie przewiduje takich sytuacji, bo te ostatnie wybory, które się nie odbyły, bo ja o tym mówię, no one się nie odbyły dlatego, że organy państwa ich nie zorganizowały, nie przeprowadziły. Te, które są za to, no może nie te, które są za to odpowiedzialne, bo odpowiedzialna jest Państwowa Komisja Wyborcza, ale te, które powinny umożliwić zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów. No bardzo dobrze, że konstytucja nie przewiduje sytuacji, w której odpowiednie organy państwa nie przeprowadzają wyborów, bo taka sytuacja po prostu nie powinna mieć miejsca. Powinna zostać rozwiązana w sposób konstytucyjny, co się nie stało i co doprowadziło do sytuacji ustrojowej pozostającej gdzieś zupełnie obok konstytucji. Konstytucja nie może przewidywać wszystkiego. Konstytucja nie może przewidywać, regulować takich sytuacji, które są no, po prostu sprzeczne z jakimiś podstawowymi zasadami funkcjonowania państwa, funkcjonowania ustroju demokratycznego. Tego w konstytucji być nie może, bo to by była legalizacja takich sytuacji, a takich sytuacji po prostu nie można legalizować i nie można się na nie godzić. Jeśli chodzi o interpretację konstytucji, to interpretacja konstytucji, tak jak interpretacja każdego innego aktu prawnego, ale chyba właśnie w szczególności konstytucji, tak jak mówił przed chwilą pan profesor, musi opierać się na regułach wykładni, na regułach interpretacyjnych. Musi także uwzględniać się, czy ten, kto siada do interpretacji konstytucji, do jej wykładni, musi uwzględniać całokształt przepisów konstytucji, pamiętać, czytając jeden przepis, pamiętać to, co jest napisane wcześniej, to, co jest napisane dalej,
pamiętać to, co jest napisane w rozdziale pierwszym zatytułowanym Rzeczpospolita, gdzie są wymienione, krótko opisane zasady ustroju, za którymi to krótkimi normami, krótkimi przepisami stoi tak naprawdę no, wielka myśl prawnicza i politologiczna i wszelka inna, bo te zasady ustrojowe są przecież tłumaczone przez różne dziedziny nauki. Musi pamiętać też o tym, co jest napisane w preambule. I dopiero jak i musi znać te reguły wykładu. I dopiero osoba uzbrojona i w tym po pierwsze wiedzy, po drugie świadomość, a po trzecie jeszcze umiejętność łączenia tych wszystkich elementów, czyli tego przepisu, który chce zinterpretować, z tą całością konstytucji, jeszcze z tłem ustrojowym, z tym, co pisali prawnicy, co pisali filozofowie prawa na temat poszczególnych reguł konstytucyjnych, dopiero wówczas można dokonać prawidłowej interpretacji konstytucji. Oczywiście jeszcze zakładając dobrą wolę interpretatora, bo wiadomo, że sama wiedza, sama świadomość, sama umiejętność łączenia tego wszystkiego w jedną całość nie wystarczy, trzeba mieć jeszcze dobrą wolę i zazwyczaj właśnie wydaje się, że tej dobrej woli ostatnio brakuje. Tutaj z kolei, szukając przykładu, no, najlepszym przykładem jest chyba przepis dotyczący 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Tak, rzeczywiście w Konstytucji nie jest wprost napisane, kto ma wybierać, kto ma tych 15 sędziów wybierać. Natomiast to było absolutnie oczywiste, tak? Gdy weźmie się pod uwagę właśnie tę całość Konstytucji, łącznie z jej, no właśnie z preambułą i zasadami ustrojowymi i z dobrą wolą, no to nie budziło żadnych wątpliwości, tak? Natomiast jeżeli pojawia się ta zła wola, która no, nakazuje interpretatorowi Konstytucji zapomnieć o tych wszystkich uwarunkowaniach, nie chcieć o nich pamiętać, no to rzeczywiście takie przepisy można interpretować w cudzysłowie w różny sposób. Trzeba też pamiętać o tym, że Konstytucja, tak jak każdy akt, to zaraz sprecyzuję, bo ja też nie chcę teraz powiedzieć nic złego, nie jest idealna. Nie jest idealna dlatego, że jest pisana językiem no, prawnym, ale opartym na języku potocznym. Nie jesteśmy w stanie doprecyzować wszystkiego, tak? Na co dzień, jak i w akcie prawnym, jak i w Konstytucji. Dlatego to wszystko, o czym mówię, czyli to branie pod uwagę całości, branie pod uwagę tego, co doprowadziło do uchwalenia danego przepisu w takim, a nie w innym brzmieniu, jest tak niezwykle istotne. Tak? Po prostu no, nie jesteśmy w stanie, bardzo dobrze, że nie jesteśmy w stanie zapisać wszystkiego do końca precyzyjnie, bo pamiętajmy też z drugiej strony, dlaczego bardzo dobrze. Konstytucja to jest akt, który powinien obowiązywać długo i powinien ewoluować, tak? To znaczy być także interpretowany, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania społeczne, obecne uwarunkowania dotyczące rozwoju społeczeństwa i państwa, oczywiście w tym dobrym brzmieniu. Inaczej, w tym dobrym sensie, inaczej rozumiamy niektóre przepisy Konstytucji 25 lat temu, inaczej rozumiemy je dzisiaj. To jest zupełnie naturalne, natomiast ta ewolucja powinna iść na takim kierunku pozytywnym, a nie negatywnym. Tak więc te wszystkie elementy dopiero mogą złożyć się na dobrą i prawidłową interpretację Konstytucji. Czy można, przepraszam? Jasne. Chcę podać jeszcze przykład tego, co nazywamy szpilem interpretacyjnym. Mianowicie, pamiętamy, w 2017 roku była zmieniona ustawa o Sądzie Najwyższym. Obniżono wiek emerytalny urzędujących sędziów Sądu Najwyższego do 65 roku. I dalej uznano zatem, i taki jest przepis ustawy o Sądzie Najwyższym, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego może być tylko urzędujący sędzia. Pani profesor Małgorzata Bielsdorf, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, w momencie, kiedy weszła w życie ta ustawa, miała ukończone 65 rok życia, czyli była no jakby to powiedzieć, no, wyrzucona z Sądu Najwyższego.
Ale zapomniano, o czym mówiła pani profesor Terna, że jest przepis konstytucji gwarantujący pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego 7-letnią kadencję. Szpiler argumentacyjny polegał na tym, że wzięto jako podstawę rozumowania przepisu ustawy, pomijając konstytucję, tylko po to, żeby opinii publicznej jakby w piosence zapętać w głowie. Pani teraz, żeby przekonać do swojej fałszywej racji. Szpile interpretacyjne mają miejsce codziennie. A to się nazywa wszystko teorią wymawiania. Ja w ogóle odnoszę wrażenie takie, że w ostatnim czasie, wtedy kiedy ktoś ma interpretować przepisy konstytucji, to na pytanie, a ile jest 2 plus 2, najpierw pada pytanie, a ile ma być, dopiero później dokonuje się tej drogi dojścia do... To już nie można w tym miejscu powiedzieć. Mają Państwo przepisy, przykładem, dowód na to, jak dalece ten szkielet jest osłabiany, bo się jest w niewłaściwy sposób alimentowany, w niewłaściwy sposób używany, ten szkielet słabnie i nie podtrzymuje tego, co powinien podtrzymywać gmachu prawa. Gmach prawa wyrasta jakoś bokiem, poza tym szkieletem musi nie trzymać tego wszystko razem. Opatrzne, perwersyjne funkcjonowanie prawa i również funkcjonowanie konstytucji. To są właśnie te przykłady. Ale w tej chwili mamy taką sytuację, że faktycznie to już dzisiaj padło, że nie mamy możliwości, chociażby przez to, że Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje, jak funkcjonuje, możliwości jakby dalszej powołania się z stwierdzenia, że na przykład jakiś przepis konkretnej ustawy jest niekonstytucyjny. Mamy zamkniętą tą drogę. I teraz pytanie, no, w jaki sposób do tego doszło? No to, że doszło na skutek konkretnych szwinki właśnie, to jest jedna sprawa. I tutaj pani profesor już częściowo odpowiedziała na to pytanie, ale ja chciałabym, żeby to głębiej wybrzmiało. Czy w związku z tym nasza konstytucja ma luki, które pozwoliły gdzieś tam na to, żeby się to wymknęło spod kontroli? Czy faktycznie nie powinno się jej w żaden sposób uszczelnić? Bardzo często rozumowanie, które możemy spotkać, jest mniej więcej takie. Skoro naruszono, to znaczy niedobra. Albo skoro narusza się prawo, to znaczy niedobre. Jeżeli niedobre, to należy zmienić. Co należy zmienić? Otóż proszę Państwa, ja gorąco przestrzegam przeciwko traktowaniu konstytucji tak, jak się traktuje zgwałconą kobietę. Sama sobie winna, bo miała sukienkę za krótką. Otóż, przepraszam za trywialność tego porównania, ale to jest coś na rzeczy. Nie świadczy źle o prawie to, że nie jest wykonywane. Może być, trzeba się odwołać do diagnozy. Czy przyczyną tego składu jest to, że samo prawo było źle skonstruowane? Może było skonstruowane dobrze, ale nie było gwarancji. Czyli coś deklarowało, ale nie było organu, który powinien to realizować. Czy też może źle skonstruowane, od początku nie dało się tego zrobić. W związku z tym pretensja do ustawodawcy, niech ustawodawca poprawi. Pretensja może być tak samo do tego, że jakieś prawo dobrze skonstruowane i przewidujące gwarancje jest niedostosowane do swojego czasu, albo na przykład dobrze może funkcjonować kontrola administracji w sytuacji, w której jest zalew skarg na administrację i się sąd nie wyrabia. Za mało sądów po prostu. Źle skonstruowanych gwarancji. Otóż, proszę Państwa, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. To musi, tak jak lekarz musi zbadać, ustalić, dlaczego człowiek kuleje. Czy mu się noga obtarła, czy jest zniknięta, czy z jakichś innych przyczyn. Tak samo prawidłowy diagnosta musi ustalić, jaka jest przyczyna zła. I odnosząc się już bezpośrednio do kwestii konstytucji. Otóż mam mało czasu, trudno ten wywód zaprowadzić, ale to nie jest tak i nie dajcie się Państwo oszukać, że dlatego, skoro jest konstytucja niestosowana, zmieńmy ją i zróbmy ją dobrze. Tak, żeby nie była nadużyta. Otóż
To nie jest tak. I mi się wydaje, że ta konstytucja jest zupełnie niezła. Zło leży przede wszystkim w dwóch kwestiach. Przede wszystkim w niehonorowaniu kilku konstytucyjnych zasad w praktyce. A ta praktyka to jest wola polityczna, a wola polityczna nie zależy tylko od prawa, tylko od czegoś innego, zależy od kartki wyborczej. Kogo wybiera się? Nie tylko w sensie politycznym, ale i w sensie, przepraszam bardzo, przyzwoitości ludzkiej. Czy nie kłamie politycznie? Czy chce robić to, co deklaruje? Z tym jest problem. I temu żaden tekst prawa nie zaradzi. To jest pierwsza rzecz. I dlatego, jeżeli pani pyta, co w tej konstytucji zmienia, to można różne tutaj snuć dywagacje, ale mnie się wydaje, że akurat takich kardynalnych błędów, które by tutaj się znalazły, to tutaj nie ma. Bo na przykład, jak przy pomocy prawa ustrzec się od tego, co nas ostatnio spotkało, czyli na przykład wyraźnej deklaracji niewykonywania wyroków sądów, które nas wiążą. No to może sobie 1000 razy napisać konstytucję. Należy wykonywać tej co. Otóż, proszę Państwa, znów złudzenie i prawników, i przetransmitowane to złudzenie publiczności. Enforcement, używając tego trochę dziwnego określenia angielskiego. Prawo musi być realizowane i zdolne do zrealizowania się. Ale co w konkretnym wypadku potrzeba zrobić? Przepraszam, to już zostawmy w tej chwili na jakieś bardziej szczegółową dyskusję, bo tego nie damy rady tak zrobić. W każdym razie, konstytucja to nie kobieta, która ma za krótką spódnicę i dlatego jest bardzo. Ojcom i matkom konstytucji nie można zarzucić niestaralności, braku kompetencji, nieumiejętności pisania itd. Ale co się zdarzyło? Zdarzyło się to przecież do 2015 roku. Mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju sytuacjami naruszenia konstytucji przez ustawy, które albo intencjonalnie, albo przez niedokładność, niestaranność naruszały konstytucję. Były zaskarżane do Trybunału Konstytucyjnego i konstytucjonalizm był przywracany. Konstytucyjność była przywracana. Co się stało od 2015 roku? Powstał kryzys konstytucyjny. I to był tylko w 2016 roku, a ten kryzys był związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Pamiętam. Od 2016 roku mówiłem, użyłem tego pojęcia do 24 lutego tego roku. A mianowicie, że była celowa, systematyczna, zaplanowana wojna konstytucyjnych organów państwa przeciwko własnej konstytucji. Konstytucyjne organy państwa wypowiedziały wojnę konstytucji. Bo przecież prezydent, który nie przyjmuje ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tenże prezydent, który przyjmuje w nocy ślubowania od 3 sędziów wybranych na miejsce zajęte, prezes Rady Ministrów, który nie ogłasza wyroków Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Znowu tak dalej, bez końca. Polska, Rzeczpospolita Polska, przestała być w tym czasie państwem suwerennym. Polska straciła suwerenność, bo nie jest suwerennym państwem. To państwo, którego organy intencjonalnie naruszają konstytucję. I teraz pytanie, jak to się stało? Ono stało się w ten sposób. Już nie mówię o wojnie przeciwko konstytucji, bo wojna ma inne znaczenie dziś. Stało się dlatego,
że mieliśmy do czynienia z chuliganerią konstytucji. Otóż zdarzyło się tak, że przyszedł ten, który ślubował na konstytucję. Ten, kolejny. I kopnął stolik, na którym była ułożona przestrzeń konstytucyjna. Konstytucyjne szachy. No nie można wygrać, jeżeli ktoś wywala ten stolik. I jeszcze pytano mnie, ale mówiłem o tym na drugim kongresie na zaproszenie był praw obywatelskich, na zaproszenie ówczesnego rzecznika, pana profesora Bodnara. Te mechanizmy bezpieczne i konstytucyjne to tak jak zamknięcie w drzwiach. No i przyzwoitym państwie i społeczeństwie wystarczy jeden zamek. No, jak dzielnica kiepska, to załóżmy dwa. No, ale żona mówi, to jest bardzo kiepska dzielnica. Ślusarz potwierdza. Mamy 8-10 zamków założyć. No i przyjdzie z laską dynamitu. I co? Przecież nie o to chodzi, bo są społeczeństwa i państwa, w których nie ma zamków. I nikt nie wejdzie. Nie zaproszę. Dobry, a nie
wyciągać jakichś minusów czy wad. No to absolutnie nie jest czas na to, żeby myśleć o zmianie konstytucji i na pewno nie na przyczynę. Zakończenie dosłownie wyprosiło o skomentowanie jednym zdaniem. Ja pamiętam na samym początku, jeszcze jak byłam na aplikacji adwokackiej, jak byłam młodym adwokatem, to jak ktoś napisał apelację, że coś jest niezgodne z konstytucją, to już było wiadomo, że ta apelacja to w ogóle jest bardzo słaba, tonący konstytucji się chwyta. Już nie ma żadnych argumentów. Teraz zupełnie diametralnie się zmieniło. W tej chwili najbardziej poważne środki odwoławcze i to nie tylko i wyłącznie w takich zwykłych sprawach ludzi, ale ta konstytucja się praktycznie cały czas przewija, cały czas nam towarzyszy i wciąż musimy myśleć o tym powietrzu, żeby nam nie zabrakło tego tlenu do oddychania. Czy w związku z tym Państwo uważają, że faktycznie należałoby powoływać się, aż tak mocno ją jakby wysuwać do przodu. Tak bardzo chodzi mi o to, czy nie zachęcimy ludziom na co dzień, używając non stop słowa konstytucja. Czasami już odnoszę takie rozmawiające z ludźmi w ramach tej konstytucji, że ludzie zaczynają się bać tego bardzo poważnie brzmiącego słowa, które jest niesione na sztandarach. Czy nie powinniśmy właśnie tak bardziej przysunąć do ludzi, tak żeby mieli oni możliwość poczucia, że jest ich aktem? Jeżeli można. Ja myślę, że ludziom trzeba przede wszystkim tłumaczyć mechanizm konstytucyjny, bo to jest znowu tak jak powietrze. Jest, działa, ale go nie widzimy. Szkielet powinien podtrzymywać, nie podtrzymuje. Nie wiemy dlaczego to ciało upada. Czy szkielet jest coś z tym szkieletem, jest niedobrze. I może wobec tego, żeby zamiast deklarować, to ja spróbuję wyjaśnić coś, co moim zdaniem jest podstawowe, jeśli mamy diabelny kłopot, zresztą adwokaci też. Mianowicie, proszę Państwa, jednym z podstawowych problemów w konstytucji jest problem podziału władz. I to, ten paszczek, który w tej chwili mamy, wynika właśnie z niewłaściwego podejścia, zgwałcenia tego właśnie przepisu. Otóż po pierwsze, podział władz polega na tym, czyni każdy w swoim Bogu, co każe Duch Boży, a całość sama się złoży. Co znaczy, że nie należy sąsiadowi, który robi swoje, jego bić w tym momencie, przeszkadzać mu, włazić na jego pole. Jeżeli się wobec tego, ja nie twierdzę, że sąsiad zawsze, ten, który dzieli ze mną władzę, robi to dobrze, ale jeżeli go będę zastraszała, jeżeli zamiast kooperować, pokazać mu, to robisz źle, rób coś dobrze, będę usiłowała wytrzeć jego kompetencje, nic mądrego z tego nie wyjdzie. I z czym my mamy w tej chwili do czynienia? Ano mamy do czynienia z tym, że zamiast to, czego wymaga preambuła, to znaczy szczęśliwe współdziałanie władz, mamy do czynienia z tym, o czym mówił pan profesor Grzybowski, z zamachem władzy jednej na drugą, nie sądy. Zastraszanie. Jeżeli się sędziów ciąga, po całej Polsce, żeby się tłumaczyli z tego, czy we właściwy sposób obliczyli wynagrodzenie dla biegłego, bo sprawa była taka jakaś lewa i w związku z tym należałoby sędziów zdyscyplinować, to sędziowie nie będą dobrze wykonywali swojej funkcji. Czyli zasadnicza przesłanka podziału władz, życzliwa kooperacja, no wszystko tylko nie tu. Ale proszę Państwa, podział władz jest przeznaczony jeszcze co innego w konstytucji. Nie tylko, że jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Znaczy również, że dzieli się władzę wertykalnie, centrala, samorządy. Dzieli się władzę, jeżeli się wydziela, nie daje się możliwości samorządom funkcjonowania, bo im się zabierze finansowanie. No to jest naruszenie podziału władzy znowu. Oczywiście tam jest wchodzą grenia, artykuł 10, ale jeszcze przepis o subsydiarności, ale nie chcę już tak tego uprawniczać. W każdym razie, Konstytucja Polska po to, żeby inkluzywny charakter zachował, o czym mówił pan Bodnar, wymaga, żeby nie przeszkadzano sobie, każdemu w realizacji jego działki, tylko życzliwie kooperowano. I to wszystko, z czym mamy w tej chwili do czynienia, z zarządzaniem strachu,
wydzieranie pieniędzy samorządów, z tym, że mamy do czynienia z sytuacją takiego kolesiostwa. Chcę, to będę wykonywał prawo, nie chcę, to nie będę wykonywał prawa. Że na przykład jednych ścigam, a innych nie. Jedne demonstracje są ochraniane, a inne nie są ochraniane. Co się tutaj dzieje z punktu widzenia podziału władz? Ano decyzje podejmuje się na stosunkowo niskim szczeblu, no bo na przykład miejscowe policja, ale podejmuje ją się nie w duchu życzliwej kooperacji ku wspólnemu celowi, tylko w różnych innych celach. Prywaty, korupcji, dokuczenia komuś, wyeksponowania własnego prestiżu itd. Podział władz zakłada, czyni każdy w swoim ruchu itd. Natomiast wydzieranie sobie kompetencji, włażenie w cudze kompetencje, wytrącanie z tego zakresu, to jest niekonstytucyjne działanie. I teraz, czyli to wszystko, o czym czytamy w gazetach, jako bolączce, jako nieprawidłowym funkcjonowaniu, ma swoje zakotwiczenie konstytucyjne, być może nawet Państwu nieznane w przepisie artykułu 10. I to jest teraz, jeżeli Pani mówi o, Pani teraz mówi o pisaniu pism procesowych, sądowi to trzeba wyjaśnić. I nie powołać się na numerek konstytucji, tylko powiedzieć, jak ten przepis, na który się Pani powołuje, oddziaływa na sytuację konkretną, którą Pani ma w konkretnej sprawie. Przykład, zwolnienie od kosztów sądowych, które chce się uzyskać, musi być odpowiednio umotywowany. Nie może być tak, jak to często u nas sądy robią. Jak chce się zwolnić od kosztów, powinien się zabezpieczyć, zbierać pieniądze na proces. To jest nieproporcjonalne, proszę Państwa, korzystanie z przepisów konstytucyjnego dotyczącego prawa do sądu. Ale trzeba więc jak osiągnąć ludziom, nie opowiadać, jaka ta konstytucja jest, ani nie tylko ją machać, no bardzo dobrze można pomachać też, ale w każdym razie, ale mówić, jak ona funkcjonuje z tego swojego założenia generalnego, na przykład podziału władz, do tego bezpośredniego zachowania, które odnosi się do tego, że mam wburowanego policjanta. Bo jest związek. Tylko wobec tego pytajcie Państwo tych, którzy umieją to Państwu wytłumaczyć, a nie tylko deklarują coś. Już. Bardzo dziękuję. Ja o znaczeniu konstytucji starałem się przekonywać moich studentów następującym argumentem. Będziesz adwokatem, no to musisz wygrać proces w imieniu i na rzecz klienta. Dokonujesz wykładni prawa, dokonujesz wykładni orzecznictwa, no i wychodzi na to, że nie wygrasz tego procesu, bo jesteś w pułapce ograniczeń, które związane są, czy są na poziomie ustawy i orzecznictwa. To przyjdź na poziom konstytucji. Wtedy zobaczysz z innej perspektywy ten sam problem, i otworzą się możliwości, których nigdy nie zauważysz. Jeżeli będziesz ograniczony przepisami prawa, najlepiej interpretowaniem. Więc to była moja sugestia. Ale Pani już zaraz mówiła o tym, że ludzie boją się konstytucji. Otóż niech strach obleci. Niech boją się ci, którzy naruszają konstytucję. My wiemy, co to są delikty konstytucyjne. My wiemy, lista zawiera imiona i nazwiska tych, którzy popełniają delikty konstytucyjne. I oni powinni się bać. Dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy? Dlatego, że są obrońcy konstytucji. I tymi obrońcami są obywatelki i obywatele wszystkich pokoleń, którzy demonstrują na ulicach. To są organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje,
polskie, fundacje zagraniczne, które organizują sposób myślenia o konstytucji. To są adwokaci, którzy pro bono reprezentują swoich klientów. To są szykanowani sędziowie. To są szykanowani prokuratorzy, którym wyrażamy już uznanie. To jest sytuacja, w której obrońcą konstytucji, jedyny obrońcą konstytucji, był pan Bogusz, rzecznik praw obywatelskich. Zrobimy chwilę przerwy.